Byłem jednym z pierwszych snowboardzistów w Polsce, pierwszym mistrzem Polski, założycielem najpierw stowarzyszenia, później Polskiego Związku Snowboardu. Do rozwoju snowboardu w Polsce przyczyniła się cała moja rodzina. Córka trenowała snowboard, można powiedzieć, profesjonalnie. Zaczęło się wszystko od pierwszych mistrzostw świata juniorów w Rogli, gdzie całkowicie niespodziewanie Gosia zdobyła drugie miejsce, a była o krok od pierwszego. Pierwszy raz wybrałem się na targi do Monachium z jednym snowboardem pod pachą i screenem drewnianym pod drugą pachą i po przejściu 100 metrów miałem sprzedaną produkcję na 2 lata do przodu, bo akurat wtedy był taki wielki boom snowboardowy. Po jakimś czasie się pojawił u nas lider rynku snowboardowego, firma amerykańska, która rozpoczęła u nas produkcję, postawiła nam warunek, że po przekroczeniu jakiejś tam ilości będą mieli wyłączność na produkcję snowboardów u nas. Uważam, że bardzo ważne jest, że robimy to, na czym się znamy. Wiemy, czym się ten sprzęt powinien charakteryzować. Nasza technologia, którą rozwijaliśmy od 1995 roku, znajduje teraz powszechne uznanie i bardzo wiele firm zleca nam produkcję swoich nart, snowboardów czy kiteboardów, opierając się na naszej technologii. Produkujemy narty, snowboardy, kiteboardy i wakeboardy. Produkcja i technologia wygląda podobnie. Po pierwsze przygotowujemy kliny, czyli rdzenie do nart i desek. Następnie produkujemy i przygotowujemy grafiki, ABS-y boczne, dziobowe, ślizg do narty, do desek kiteboardowych i wakeboardowych. Wszystkie te elementy następnie są przekazywane na montaż. Grafiki i wszystkie elementy potrzebne do montażu i do budowy narty i desek produkujemy wewnątrz fabryki. Przy montażu wykorzystujemy klasyczną technologię sandwich, którą od 20 lat tutaj pielęgnujemy i dopracowujemy do perfekcji. Na każdym etapie produkcji odbywa się kontrola jakości. Każdy produkt jest sprawdzany, testowany i przekazywany na kolejne etapy. Zarówno nasze narty, jak i snowboardy są wykonywane z użyciem klina drewnianego. Do tej pory wymyślono bardzo dużo różnych materiałów, ale żaden nie jest w stanie zastąpić właściwości, jakie daje prawdziwe drewno. Wykorzystujemy drewno z polskich tartaków. Posiadając doświadczenia z różnych dyscyplin, potrafimy przekładać je z jednej na drugą, tak żeby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nasza technologia w tych poszczególnych produktach. Coś, czego się nauczyliśmy z kiteboardu, przechodzi później do produkcji nart, a czasami z nart do wakeboardu. W tej chwili w fabryce pracuje ponad 120 osób. Często są to osoby, które pracują u nas od wielu lat. Czerpiemy doświadczenia od osób, z którymi się zetknęliśmy wcześniej, na przykład u mnie w karierze snowboardowej. Stani Kulawik, niemiecki trener, był moim trenerem i mnie szkolił na tyczkach. Teraz troszeczkę w innej roli występuje u nas w firmie. Jest autorem konstrukcji do nart i snowboardów.